Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety schabowe w panierce cebulowej. Potrzebować będziemy 4 plastry schabu. Schab cienko rozbijemy. 2 duże łyżki majonezu, 1 jajko. Tutaj mam ulubione zioła, słodką paprykę. Doprawiamy według własnego smaku. Sól i pieprz. Dodajemy 3 łyżki mąki ziemniaczanej i cebulę zetrę na tarce o drobnych oczkach i przygotujemy ciasto. Mięso już mam przygotowane, cebulę startą, cebulę dodaję do majonezu, mąki i jajka i należy bardzo dokładnie pomieszać. Kotlety zanurzymy w panierce i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Jeżeli lubimy bardziej doprawione, możemy sobie kotlety opruszyć solą i pieprzem. Ale jeżeli panierkę zrobimy słoną, to nie musimy, ponieważ smaki przejdą. Tutaj mam w rondlu tłuszcz. Na średnim ogniu będziemy smażyć nasze kotlety. Tak. Przekładamy i smażymy na zmniejszonym płomieniu. Z jednej i z drugiej strony. I tak oto kotlet schabowy w panierce cebulowej jest usmażony. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. Tak jak wspominałam, możemy też do tej zaprawy, zalewy ciasta, jak nazwiemy, tak nazwiemy, dać na noc, a później, jeżeli mamy gości, uroczystość, możemy sobie usmażyć. Tak wygląda kotlet w przekroju. Jest on mega gorący. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Kotlet schabowy w panierce cebulowej.